Halo, z tej strony Pedro i dzisiaj przygotowałem dla was naprawdę mega, ale to mega kozackiego i rzadkiego peta. Ponieważ na moment nagrywania tego materiału mogą tylko i wyłącznie 44 osoby na świecie. No i jak pewnie już bardzo dobrze wiecie, jest to oczywiście huge party dog, którego dostawaliśmy z gifta, którego mogliśmy dostać 5 minut przed nowym update'em anime w Pet Simulator X. Sam pet prezentuje się następujący, są naprawdę bardzo, ale to bardzo ładny, mega fajny, a jego ceny nie ma jeszcze ustalonej nawet na Cosmic Values. A teraz porównam go z Huge Party Catem oraz ze zwykłym Huge Dogiem. No i jak widzicie, mamy już zestawione te wszystkie trzy pety. Naraz, jest to naprawdę mega, ale to mega ładny zwierzak. W sumie no nie trzeba było jakoś mega, ale to mega kombinować. Nie jest to jakiś mega nowatorski zwierzak, ale fajnie, że coś takiego zostało dodane. No i oczywiście dzisiaj sprawdzimy reakcję ludzi na tego peta oraz przede wszystkim oferty, jakie ode mnie dostanę. A dodatkowo dzisiaj za darmo rozdam wam Huge Pumpkin Cata, a to wszystko dzięki Sybiksonowi, który nam udostępnił i tego peta pod odcinek, i peta na giveaway. Już się naprawdę nie mogę doczekać, ponieważ widziałem, że są to naprawdę mega, ale te mega świetne oferty. No to lecimy na pierwszą Trading Plazę i zobaczymy, co mi ludzie zaoferują. No i jestem już na pierwszej Trading Plazie i zobaczymy, co mi ludzie tutaj zaoferują. A dodatkowo, jeżeli nie wiecie, jak wyglądały ten update, hype, gifty, no to prezentują się następująco, a szansa po prostu na tego peta to jest tylko 1/10%. W pierwszej ofercie tego dnia od razu dostajemy Huge Storm Agonego, czyli bardzo, ale to bardzo drugiego peta, wartego ponad 1 tegemów, ale czy coś jeszcze on dorzuci? Chyba nic nie ma zamiaru dorzucić, dlatego po prostu kanceluję tą ofertę. No i na razie nie będę się za to wymieniał. Tutaj dostajemy Huge Hell Rocka w wersji Golden, a dodatkowo 3 ekskluzywy i jeszcze jakieś pety Lucky. No ale no nie będę oszukiwał, jest to po prostu dla mnie za słaba oferta, no i ją po prostu kancelujemy. No i tutaj dostaliśmy Huge Suffer Phoenixa. Naprawdę bardzo, ale to bardzo, po raz kolejny rzadki zwierzak, bardzo fajny zwierzak, bardzo chcę mieć go w swojej prywatnej kolekcji. A dodatkowo 2 Huge Pumpkiny w wersji Golden i 3 Huge Pumpkiny zwykłe. Ja cię kręcę. Towka była naprawdę bardzo, ale to bardzo szalona, ale po prostu nie chciałem jej przyjmować, ponieważ twórca uznał, że nie jest to warte. No i mamy kolejną ofertę, tutaj mamy Huge Lakiego, pewnie go bardzo, to bardzo dobrze znacie, ponieważ też go miałem na odcinku. Pet naprawdę bardzo, to bardzo ładny, jeżeli chodzi o grafikę, ale wydaje mi się, że jest on dużo, ale to dużo mniej warte od Huge Party Doga, więc to niestety i tak bym skancelował tą ofertę. Aktualnie się naprawdę bardzo, to bardzo ciężko robi trady właśnie przez wprowadzenie standów i większość osób po prostu jest kupiona na standach, a nie na tradach. Okej, tutaj jesteśmy Huge Lucky Cata, bardzo, to bardzo ciekawa, bardzo fajna oferta i bardzo szybko oferta zaakceptowana. No ale no niestety ja jej nie akceptuję. O, tutaj coś dokłada, ale dokłada bardzo, to bardzo słabe pety, dlatego ja po prostu kanceluję i lecę czekać kogoś innego. Dostaliśmy update gifta, właśnie tego gifta, z którego możemy wytropić Huge tego peta, no ale no niestety jest to oferta bardzo, ale to bardzo nie fair. W ogóle możecie powiedzieć w komentarzu, ile dzisiaj uda mi się zdobyć Huge petów, gemów oraz ekskluzywów, będę wam za to bardzo, ale to bardzo wdzięczny. No ale ta oferta jest naprawdę słaba, no i po prostu ją kanceluję. Okej, tutaj mamy Huge Hell Rocky w wersji Golden, a my wiecie, mamy już ich 10, 11, 12, 13, 14 i teraz mamy jeszcze zwykłe Huge Hell Rocky i jeszcze mamy jakieś cupcake'i. Jeżeli ktoś by zbierał masywnie Huge pety, no to ta oferta byłaby w 100% dla niego, no ale no niestety po zsumowaniu całej tej sumy po prostu wszystkich wartości petów, no to wyszłoby z noży, niestety jest to za sama oferta. No ale wiecie, 25 Huge Catów jednak w jednym tradzie robi jakąś tam furorę, więc na pewno warto to zapisać do ogólnej ilości. No ale kapseku już jak widzimy nic nie dorzuci, dlatego ja tą ofertę kanceluję, nie chcę wymieniać jednego peta na 25. Mamy Party Piga, dodatkowo mamy bardzo, to bardzo dużo ekskluzywów, więc osoby, które liczą, naprawdę będą miały dużo do liczenia. Mamy 10 ekskluzywów i czy ktoś jeszcze coś zaoferuje? Ale tutaj już widzimy, że są naprawdę mega, ale te mega słabe pety, dlatego ja po prostu tą ofertę skanceluję, nie będę umarnował czasu. Okej, Laila nam dała Huge Lucky Cata, tylko czy Laila nam coś jeszcze dorzuci? Laila już nam chyba dawała trade, ale czy ona coś jeszcze da? Nie, chyba nic nie da, dlatego kanceluję. Mamy następną ofertę Treki, mamy Dominus Astre, oczywiście OG. Pet warty chyba ponad 200 BGM-ów, a dodatkowo mamy jeszcze 3 Huge Hell Rocky w wersji Golden i kolejne 2 OG-ki ekskluzywy. Naprawdę bardzo, to bardzo ciekawa, bardzo fajna oferta, no ale no niestety jest tak za mała, tak kilkanaście razy, więc kanceluję, no ale ekskluzywy i Huge były, to warto wam było to pokazać. Okej, tutaj dostaliśmy Huge Ponego oraz Huge Chest Mimika. Dodatkowo dostaliśmy Blobfisha, czyli bardzo, to bardzo rzadkie ekskluzywy, które bardzo dawno temu były do kupienia za Robuxy, no i dostajemy jakieś syf typu party, katy i tak dalej, skary korgi, ale jeżeli są te ekskluzywy, to będę wam pokazywał, dlatego że oczywiście potem się to będzie liczyło do głównej ilości ekskluzywu. Więc tak się prezentuje ta oferta, czy coś tutaj jeszcze zostanie dorzucone? Są cały czas dorzucane ekskluzywy, dlatego naprawdę dla mnie bardzo, ale to bardzo fajnie. 23 ekskluzywy
24 ekskluzywy na lata, dodatkowo huge pony i jeszcze 22 miliardy gemów. No ale niestety jest to za mało, dlatego kancelujemy, liczyłem na coś lepszego. Dobra, wiecie co, na kanale Big Games też napiszę, że mam takiego party doga po prostu do wymiany i zobaczymy, co mi ludzie też na Discordzie zaoferują. Dlatego tutaj wysyłam swoją wiadomość, czy ona się wysłała, chyba się wysłała. Czy mogę też tutaj to napisać? Jasne, no to oczywiście tutaj też napiszemy. No i bardzo, ale to bardzo fajnie. No i za niedługo sprawdzimy, czy ktoś mi tam zaoferował po prostu jakąś ofertę. A dodatkowo my tutaj patrzymy, co nam Haki zaoferuje, ponieważ miałem tego trade'a, więc go od razu przyjąłem. Ale no z tego co widzę, nic tutaj nie ma, dlatego cancel szybki. Dobra, na tej trading plazie już chyba nie ma nikogo, z kim mogę się powymieniać, dlatego lecę na kolejną. Kurczę, naprawdę jest teraz mega, ale to mega ciężko znaleźć trading plazę, na której jest naprawdę tak mega dużo huge petów oraz ludzie chcą tak chętnie się wymieniać. Więc według mnie te standy powinny zostać wprowadzone na jakimś trzecim, oddzielnym świecie, po prostu nie na trading plazie, bo tutaj by były same trady. Dobra, wiecie co widzowie, jednak udało mi się znaleźć taką trading plazę, oczywiście moim sposobem, na który jak widzicie jest trochę huge petów i po prostu się postaram powymieniać, a tutaj nawet mamy takiego samego huge doga, co ja mam. Wow, nawet sam tutaj dostałem ofertę, jest to huge Santa Paws i 60 miliardów gemów. No ale no niestety podziękujemy za tą ofertę ze względu na to, że podejrzewam, że tutaj dostanę lepsze. No i nareszcie odcinek zaczyna się rozkręcać, kancelujemy, no i czekamy, może ktoś jeszcze mi da coś innego. Mamy huge chest mimika, to jest właśnie te oferty, o których mówiłem, to są najgrubsze oferty chyba jakiego kiedykolwiek miałem, a tego peta podczas tego odcinka tak naprawdę 3 osoby zdobyły. Huge Storm Agony, no to jest niestety za mało, dlatego kanceluję. Mamy huge festive kata w wersji golden, zobaczymy, czy coś jeszcze ten użytkownik nam zaproponuje. No niestety nie, dlatego kancelujemy, lecimy dalej. Mamy exclusive egg 5, czyli po prostu tego jajko, za które musimy zapłacić 800 robuxów. Dodatkowo mamy huge cupcake, ale jest to za sobą oferta, ale bardzo to bardzo fajnie wygląda ten exclusive egg. Mamy huge prickly cunt pandy, tylko że w wersji rainbow jeszcze z enchantem super teamwork. Co to jest za szalony zwierzak? Jak sami możecie zaobserwować, tutaj naprawdę da się znaleźć ogromne, ale to ogromne perełki, jeżeli chodzi o Pet Simulator X. I zobaczcie tego trade'a, mamy tak naprawdę huge party doga i huge party doga, naprawdę coś szalonego. Mamy nowe pety, czyli anime korgi, dodatkowo mamy dwa gifty, hype oczywiście, tylko czy coś jeszcze nam zostanie tutaj dorzucone? Dobra, kancelujemy tą ofertę, bo ona mi się nie podobała. Mamy huge scarecrow kata w wersji golden, dodatkowo mamy huge luckiego, tylko czy coś jeszcze tutaj zostanie zaproponowane, czy nie? No chyba nie, dlatego kanceluję tą ofertę, ale zobaczcie, tutaj jest tak naprawdę huge za huge'em i huge'em pogania i jak widzicie, cały czas dostaje oferta, tutaj mamy huge kata, ej, to jest zwykły huge kat. Ja cię kręcę, nawet na tym odcinku udało nam się pozyskać zwykłego, samodzielnego huge kata. Dostaliśmy huge enchanted deera w wersji golden, naprawdę też bardzo, ale to bardzo rzadki pet i nawet ten użytkownik się zgadza, ja nawet nie mam pojęcia, ile ten pet może być warty w wersji golden. Tylko 1,5 te gemów, tak szczerze myślałem, że więcej, to kancelujemy. Tutaj jest jakiś exclusive, mamy jakieś dark matery, to jakaś słabsza osoba się na tym serwerze trafiła, cancel z bomby. No i tutaj też niestety słabsza osoba się trafiła, ale mamy nawet huge monkey kata, ja cię kręcę, ale mega, ale to mega rzadki zwierzak. Miałem go oczywiście ostatnio na live, ale huge monkey jest naprawdę mega, ale to mega rzadki. A może poprzechadzajmy się po tych budkach i sprawdźmy, ile ludzie zarobili na tym gemu. Mamy 12B, 370B, 1B26B, 17B, 7 te gemów. Chłop zarobił prawie 8 te gemów na jednej budce. Ludzie na tym serwerze są naprawdę bardzo, ale to bardzo szaleni. I kolejny, który zarobił prawie 7 te gemów. Na czym oni tak mega dużo zarabiają? I zobaczcie na tego no-name'a, co zarobił prawie 8 miliardów gemów. Tak naprawdę 8 te gemów, nie 8 miliardów. I zobaczcie na jego ekwipunek, co to jest? Po prostu szalony serwer. A żeby wygrać huge pumpkin cata wartego ponad 300 gemów totalnie za darmo, musicie stawić subskrypcję z dzwoneczkiem na tym kanale, łapkę w górę pod tym odcinkiem, a w komentarzu napisać słowo pies oraz wasz nickname z Robloxa, a losowanie będzie za około 3 dni, dlatego naprawdę bardzo, ale to bardzo warto się zgłaszać. Naprawdę jest to bardzo, ale to bardzo rzadki zwierzak, bardzo szalony zwierzak, których jest na razie tylko 50 na świecie i mam nadzieję, że ich mega dużo nie będzie. A ja w tym odcinku miałem mega, ale to mega przyjemność go podtrzymać, dlatego dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się, siemano, pa, pa!